witam wszystkich. Nie wiem, czy będziemy potrzebowali mikrofonu. Jeśli ktoś nie będzie mnie słyszał, to proszę dać znać. Albo postaram się mówić głośniej, albo po prostu przejdziemy na mikrofon. Tak? A zatem, nazywam się Jerzy Kołudzki i chciałem dzisiaj powiedzieć Wam jeszcze nieco o synchronizacji Androidu. Pracuję w firmie Future Symbol i zajmujemy się rozwojem Base CRM-a i wiem, że nie brzmi to ciekawie, natomiast biorąc pod uwagę ilość funkcjonalności, z jaką można się zintegrować na telefonach z Androidem, jest to, no, staje się to interesującym projektem. Ale jeżeli odejmiemy wszystkie te wodotryski, które można dodać do tej aplikacji, podstawową funkcjonalnością tej aplikacji jest współdzielenie danych i synchronizacja danych z serwerem. I stąd pomysł na tę prezentację. Moją prezentację podzieliłem na cztery części. Na samym początku chciałbym Wam powiedzieć ogólnie, jakie są korzyści implementacji takiego patternu, jakie powiedzmy są błędne mniemania na temat synchronizacji i tego ogólnie Google'owego patternu synchronizacji. Następnie chciałbym Wam powiedzieć parę słów, takie absolutne minimum na temat content providerów. Pytanie, ktoś z Was pisał własne content providery? Ok, ktoś korzystał z tych standardowych kontakty, kalendarz. No ok, czyli generalnie nie jest to. Ale też sporo ludzi widzę, gdzie nie podniosło rąk, albo śnią, albo się wstydzą. Następnie chciałbym przedstawić ogólnie, jaki sposób wszystkie te komponenty składające się na pattern tej synchronizacji, w jaki sposób one komunikują się ze sobą i jak wygląda tak od strony przepływu danych, jak wyglądają podstawowe akcje. I na koniec chciałbym podzielić się kilkoma uwagami, które i powiedzieć Wam o kilku pułapkach, na które natknąłem się implementując synchronizację Future Symbol. A zatem zacznijmy od ogólnego obrazu, czym jest synchronizacja. Teraz tak, wiele osób już mówiło na ten temat. Pierwsza taka podstawowa prezentacja, która przychodzi mi na myśl, to Developing Android for REST Client Applications na Google I.O. już w 2010 roku. Nie jest to świeży temat. Wiem, że na poprzedniej edycji Crackdroida Bartek Filipowicz poruszył podobny temat. Ktoś z Was był na zeszłorocznym Crackdroidzie? No, mam nadzieję, że Was nie zanudzi. Pomimo to w dalszym ciągu jest to nieco niejasny temat. No, trudno się dziwić, biorąc pod uwagę, jak wygląda ilość klas, z którymi mamy do czynienia i które trzeba zaimplementować i które nie są zbyt dobrze udokumentowane od tej strony właśnie, powiedzmy, ogólnego, wspólnego działania. Więc pierwsza reakcja jest, po co mi to? Na Boga, czemu? Ja chcę tylko sobie pobrać dane z serwera. No i może tak, jeżeli chcesz tylko pobrać dane z serwera, to może faktycznie synchronizacja nie jest Ci w tej formie potrzebna. Może wystarczy jakiś prosty cache. Natomiast ten sync pattern androidowy daje nieco więcej. Po pierwsze, to nie jest tylko pobieranie danych, to jest współdzielenie danych pomiędzy użytkownikami. Po drugie, to jest jedna z ważniejszych rzeczy, to jest offline mode. O tym się nie myśli, na przykład używając aplikacji Google'owej typu Gmail, tak? Piszemy maila, dajemy wyślij. Kiedy się ten mail wysyła, tego w zasadzie nie wiadomo, tak? Gmail działa w ten sposób. Natomiast o to chodzi, żeby nie zawracać użytkownikom głowy niepotrzebnych rzeczy. Kolejna sprawa, daje to naprawdę dobry, szybko reagujący UI. Żadna
Żadna akcja użytkownika nie wymaga czekania na sieć. A to wiadomo jest najważniejsze. Pokrótce daje to możliwość denotacji świetnego user experience. Dobrze, a więc teraz powiem parę słów na temat content providera. Nie jest to temat trudny, więc myślę, że przynajmniej tak ogólnikowo, więc myślę, że czym jest content provider? Tak naprawdę to jest fasada na jakąś taką data storage, tak? Typowy interfejs create, read, update, delete. Trochę inaczej się te metody nazywają. To jest tak, powiedzmy, mocno sugeruje to użycie pod spodem bazy danych SQLite. No ale nic nie broni, nie wiem, żeby content provider, który będzie bezpośrednio pobierał dane z sieci. Można tak zrobić. Można stworzyć jakiś własny system storage. To jest pierwsza z trzech rzeczy, które trzeba wiedzieć o content provider. Druga rzecz to to, że wszystkie obiekty zapisane w content providerze są dostępne poprzez URI. I ten URI składa się z trzech części. Pierwsza część to jest schema zdefiniowana przez framework. Druga część to jest tak naprawdę nazwa pakietu i nazwa klasy, czyli tam fully qualified class name, klasy, która implementuje interfejs content providera. Natomiast trzecia część to już specyficzne dla danego content providera ścieżka zasobów. I tutaj nie jest narzucona żadna konwencja, tak? Przy czym najczęściej one wyglądają troszkę jak tablice, te ścieżki zasobów wyglądają troszkę podobnie do jakiejś tablicy usługu aplikacji webowej. Najczęściej tak to jest wzorowane. Trzecia rzecz, którą należy wiedzieć o content provider, to możliwość wysyłania notyfikacji o zmianach zasobów. Więc załóżmy, że mamy takie ścieżki zasobów. Jeżeli informujemy o zmianie zasobu na ścieżce tam dataset 1, wszyscy obserwerzy, którzy są tutaj zarejestrowani na tej ścieżce, zostaną o tym powiadomieni. I działa to również hierarchicznie, a mianowicie jeżeli poinformujemy tutaj parę góry endpoint, wszystkie ścieżki zasobów poniżej również zostaną znotyfikowane. Oczywiście jeśli coś nie jest jasne, to proszę od razu przerywać, mówić. Ok, to jedziemy dalej. W tej chwili chciałbym powiedzieć, w jaki sposób wszystkie komponenty aplikacji, wszystkie komponenty tego sync patternu typowego dla aplikacji Google, w jaki sposób komunikują się ze sobą przy wykonywaniu podstawowych akcji. To wygląda na razie troszkę przerażająco, więc postarajmy się to troszkę uporządkować. Podstawową akcją, o której warto wspomnieć, to jest tworzenie nowego konta. Sync pattern, ten androidowy i sync adapter działa na dwóch podstawowych komponentach. Pierwszym jest content provider, czyli model danych. Drugi komponent to konto. Konto, które jest specyficzne dla naszej aplikacji. Tak samo jak można sobie dodać konto, powiedzmy, Google'owe w ustawieniach Androida, tak samo, jeżeli chcemy korzystać z tego patternu synchronizacji, musimy w naszej aplikacji utworzyć komponent, który odpowiada za tworzenie kont specyficznych dla naszej aplikacji i musimy takie konto utworzyć, czyli użytkownik musi być tak naprawdę zalogowany do naszej aplikacji, żeby ta synchronizacja miała miejsce. Więc w jaki sposób wygląda tworzenie takiego nowego konta? UA
musimy pobrać obiekt klasy account manager, żeby wywołać na nim metodę addAccount. Tutaj z jakimiś tam parametrami, to jest mniejsza o to. Następnie to jest komponent systemowy, który odszuka na podstawie parametrów przekazanych do niego, odszuka naszą implementację authenticatora, czyli klasy odpowiedzialnej za autentykację użytkownika i wykona tam odpowiednie operacje. Authenticator tam może, powiedzmy, no tutaj muszę odesłać was do dokumentacji, bo myślę, nie zmieścilibyśmy się w sensownym czasie, gdybym miał szczegółowo opowiadać o tym. Natomiast może odpalić jakiś UI, może bezpośrednio utworzyć to konto, może skomunikować się z siecią. To już jest w gestii osób internetujących. I to jest taka podstawowa funkcjonalność tej części. Oczywiście najczęściej authenticator musi się skomunikować z siecią, żeby zautentykować użytkownik. Druga najczęściej wykonywana czynność to wyświetlanie w interfejsie użytkownika danych, które już są w naszym content provider. Znowuż, komunikujemy się z klasą content resolver, to jest systemowa klasa, która następnie na podstawie przekazanych parametrów odpytuje odpowiedniego content providera o dane. No i teraz zaczynają się rzeczy ciekawe, a mianowicie sama synchronizacja. W jaki sposób wysyłamy, powiedzmy, co dzieje się w sytuacji, kiedy na przykład w Gmailu naciskamy na action barze na ten przycisk z dwoma strzałkami. Na samym początku interfejs użytkownika odpytuje account managera o konta dla danej aplikacji, get account by type. Następnie dla konkretnego konta, dla konkretnych kont wykonuję metodę content request sync na content resolverze, który komunikuje się z systemową klasą sync manager i ta klasa dopiero analogicznie jak content resolver odszukuje odpowiedni sync adapter, czyli to jest ta klasa, którą musimy zaimplementować. Wywołuje na niej naszą implementację synchronizacji. Co dzieje się w przypadku edycji danych? Tutaj jako przykład dałem insert. No, podobnie jak w przypadku odpytywania danych, poprzez content resolver odwołujemy się do modelu danych. Natomiast dobrze napisany content provider powinien po takiej akcji poinformować resolver, że coś się zmieniło. W tym momencie następuje bardzo podobna sytuacja. Content resolver informuje sync managera, że zostało wysłane żądanie synchronizacji. W tym przypadku, ponieważ sync manager, no, content resolver nie dostał informacji, na jaki konto powinna pójść synchronizacja, tym musi zająć się sync manager. No i następnie dobrze wywoływany jest on perform sync. No dobrze, ale co dzieje się w zasadzie po tym, jak ten on perform sync zostanie wykonany? Co ten sync adapter robi? Robi rzeczy następujące, a mianowicie, chociaż to w zasadzie leży w gestii raczej osoby implementującej. Nie musi, ale najczęściej chcemy odpytać się o token autoryzacyjny. No chyba, że trzymamy hasło w razie, to jest świetnie oczywiście. Następnie pobieramy dane analogicznie, tak samo jak z UI-a, tak samo z sync adaptera, możemy poprzez content resolver pobrać dane, które chcemy zsynchronizować i zapostować je do sieci. Natomiast w przypadku pobierania nowych danych z serwisu, tutaj nic się nie zmienia. Pobieramy dane potrzebne do autoryzacji użytkownika, pobieramy dane z serwisu webowego, wrzucamy dane, najczęściej to jest za pomocą metody apply bar, bo jest to jedyny sposób, żeby
wykonać te operacje wewnątrz transakcji i mieć jakąś sensowną szybkość tej aplikacji. Wrzucamy dane pobrane z sieci do naszego content providera i to jest kolejna fajna rzecz. Content provider powinien poinformować o zmianie i jeżeli na przykład korzystamy z kursor adapterów albo kursor loaderów, może inaczej, w naszej aplikacji, nie wiem, czy ktoś będzie mówił o loaderach? Chyba nie. Content resolver informuje i otrzymuje po prostu zwrotkę, informację zwrotną o tym, że jakieś dane się zmieniły i powinien je przeładować. I teraz tak, są dwie rzeczy w tej architekturze, które sprawiają, że staje się nieco prostsze. Po pierwsze, UI w ogóle nie komunikuje się z siecią. To wszystko jest załatwiane. UI komunikuje się tylko z dwoma klasami, w najprostszym przypadku oczywiście, z dwoma klasami systemowymi. Z account managerem po to, żeby utworzyć konto, usunąć konto i z content resolverem po to, żeby pobrać dane lub zapisać dane. Nie ma w ogóle dyskusji o jakiejkolwiek komunikacji sieciowej w UI. Druga duża zaleta tego patternu jest to, że nie musimy się w zasadzie przejmować, czy może inaczej, nie powinniśmy przejmować się własną kolejką synchronizacji. Tym zajmuje się klasa systemowa synchronizacji. Owszem, można wywoływać ręcznie synchronizację, natomiast nie jest to najczęściej potrzebne, bo tak jak na poprzednim slajdzie pokazywałem, po wrzuceniu danych do content providera, jeżeli content provider został dobrze napisany, to content resolver automatycznie informuje sync managera o tym, że powinna zaznaczyć synchronizację. I przechodzimy teraz do ostatniej części, a mianowicie do pułapek związanych z implementacją oraz kilku wskazówek, które pozwolę sobie Wam udzielić. Pierwsza rzecz, na której można się bardzo łatwo poślizgnąć, to identyfikacja poszczególnych zasobów content providera. To nie wiem, czy widać. Widać. Zaznaczona ostatnia część ścieżki na zielono. Jest to powiedzmy identyfikator jakiegoś zasobu data, tak? Natomiast pytanie, jakie to powinny być ID? Czy one powinny być, mówimy teraz o, to powinny być ID, które są u nas w bazie, jakieś powiedzmy autoinkrementy, czy to powinny być ID serwerowe, czy jeszcze jakieś inne pomysły macie? Kto uważa, że powinny być to ID key lokalne? Tak. Ok. A kto serwerowa? Jest to kwestia własnej implementacji. Natomiast jedno i drugie jest trochę, ma swoje wady, ma swoje zalety, tak? Więc plan A, taki najprostszy. Użyjmy lokalnych ID, tak? I osoby, które podniosły rękę do góry przy serwerowej, jakie widzicie tutaj problemy? To samo ID u wielu użytkowników, prawda? Czyli identyfikatory nie są unikalne tak naprawdę. No tak, ale jeżeli mamy ten sam zasób, to chcemy, żeby były unikalne, tak? Przy tworzeniu, jeżeli chcemy, żeby były takie same u innych użytkowników. Przy synchronizacji danych musimy i tak mieć jakieś metadane, po czym synchronizować tak naprawdę te same wpisy, żeby nie robić duplikacji danych tak naprawdę. Tak, na przykład. I w tej chwili jest tylko powiedzmy jeden endpoint, ale najczęściej nie mamy takiej zupełnie płaskiej, oddzielonej struktury tych danych. Dane są ze sobą powiązane. I to jest największy ból, że do relacji pomiędzy obiektami lokalne mogą być różne u różnych użytkowników. W zależności od tego, kto się kiedy zsynchronizował, kto sobie utworzył lokalnie jakieś dane. Natomiast w przypadku relacji musimy mieć stabilne ID takie samo dla wszystkich użytkowników. Więc tak czy inaczej musimy używać do relacji pomiędzy obiektami tych ID serwerowe.
No i drugi problem, który z tego wyrasta, to, że trzeba cały czas dokonywać konwersji w jedną lub w drugą stronę. Jest to nieefektywne i kłopotliwe w utrzymaniu. No dobra, no to plan B. Użyjmy serwerowe kapi, tak? Jakie są problemy? Osoby, które podniosły rękę. W przedstawianiu nie wiemy, jaka jest serwerowa. Dokładnie tak. Co z offline mode, tak? Cała idea offline modu nie przestaje się sprawdzać. No dobra, czyli to co? Plan C, czyli na tej drodze leży szaleństwo. Używajmy jakiegoś tam znacznika. Ja tutaj sobie pozwoliłem użyć ujemnych ID dla obiektów lokalnych, dodatnich ID dla ID serwerowych, tak? Teoretycznie może to działać, natomiast w dalszym ciągu to jeszcze bardziej kłopotliwe w utrzymaniu i uciążliwe, powiedzmy, w implementacji niż opcja numer 1, gdzie też były jakieś konwersje pomiędzy serwerowymi i lokalnymi. I teraz plan D. From Outer Space to jest używanie jakiegoś rodzaju unikalnych identyfikatorów, które mogą być generowane zarówno po stronie serwera, jak i lokalnie. No i czy ktoś z Was dostrzega minus tego rozwiązania? Kolizję? Proszę? No ale to teraz nie rozmawiamy o, nie wiem, MD5C, tak? Albo o 8 bitach, tak? Mówimy raczej o takich, no nie wiem. Widzicie, używają tego jakoś, nie martwią się specjalnie o policję. No myślę, że nie. Jeszcze jakiś problem? Ktoś dostrzega? Podstawowy problem jest taki, że musi być to wspierane przez backend, tak? Czyli jeżeli chcemy napisać sobie aplikację do jakiegoś popularnego serwisu, do popularnego webowego API, no to szanse na to, że dodadzą coś takiego specjalnie dla nas są, myślę, mało prawdopodobne. I nie wiem, teraz pytanie do Was. Czy macie może jakieś lepsze pomysły, lepsze strategie? Coś pominąłem? Ok. Niestety, miałem nadzieję, że ktoś powie, znajdzie jakiś rewelacyjny sposób na wszystkie problemy. Druga rzecz, na której się można trochę poślizgnąć. Content Resolver ma dwie metody do requestowania sync. Jedna się nazywa request sync i przyjmuje jakieś tam trzy argumenty. Druga się nazywa notify change, przyjmuje trzy zupełnie inne argumenty. Wynika to z faktu, że request sync jest tak naprawdę metodą statyczną, którą sobie wywołujemy gdziekolwiek. Natomiast notify change jest najczęściej wywoływane z wewnątrz content provider. Myślę, że wszystkie tutoriale tam używają tej metody. I teraz jaki jest, na czym się można poślizgnąć? Request sync wywołuje synchronizację tylko dla pojedynczego konta. Natomiast notify change wywołuje synchronizację dla całego content providera i dla wszystkich kont, wszystkich kont z naszej aplikacji. I teraz kiedy mamy, nie wiem, jedno konto, jest takie ograniczenie, na przykład jedno konto w systemie, nie sprawia to problemu, ale na przykład jeżeli jest 20 kont w systemie, zmiana na dowolnym koncie powoduje synchronizację wszystkich 20 innych kont, to jest to, no myślę, niezbyt dobre. Kolejny taki problem, na który się natknęliśmy. Chodzi o kasowanie konta. Oczywiście każda aplikacja zawiera taką opcję jak sign out, przynajmniej większość z tych aplikacji zawiera taką opcję. Natomiast można również taką aplikację, takie konto usunąć z ustawień systemowych. No i też nic nie stoi, nie jestem pewien, czy istnieje taka aplikacja, jakiś account manager third party, ale prawdopodobnie można byłoby napisać taką aplikację. I teraz powstaje pytanie, można to usunąć z x różnych miejsc. W którym miejscu powinno zostać przeprowadzone
czyszczenie danych. I jeżeli sobie pogooglamy, to pierwszą propozycją jest uprawdopodobnienie takiej metody w naszym Authenticatorze. Przy czym już sama nazwa jest taka trochę niepokojąca, tak? Czyli to jest metoda, która służy do tego, żeby sprawdzić, czy można usunąć konto. Nie to, że uwaga, usunąłem konto, to nie jest callback. On account remote albo coś takiego. Wszystko zależy i teraz w tej chwili to działa, ale to działa dlatego, że obecna implementacja systemowi C500 na przykład woła tę metodę tylko wtedy, kiedy użytkownik faktycznie naciśnie remove account. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w wersji Androida 4.3 albo 5.0 ta aplikacja setkińców podpytała się najpierw wszystkich autentyfikatorów, czy można to konto usunąć, tak? No i wtedy zapewne podniesie się płacz wśród deweloperów, którzy tego użyli. Bramka numer dwa to napisanie broadcast receivera na taki intent, na login account change. I wadą tego rozwiązania jest to, że zawiera ten intent, zawiera ekspresy, ale te ekspresy zawierają tylko konta, które tylko konta, które obecnie istnieją. Nie ma informacji o usuniętych kontach. Natomiast więc wymaga to nieco większej zabawy przy zaimplementowaniu usuwania tych danych, natomiast na pewno będzie to działać. Przedostatnia rzecz bodajże, to jest cykl życia requestu synchronizacji. I na pierwszy rzut oka wygląda to tak, że użytkownik requestuje sync, wywoływany jest ten on-perform sync, który pobiera dane w naszym sync adapterze i dostajemy informację o tym, sync się skończył. Natomiast rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana i trochę bardziej utrudnia życie. A mianowicie, w momencie, kiedy użytkownik requestuje sync, tak naprawdę on-perform sync nie będzie wywołany jakoś synchronicznie, bo nie ma jakiegoś zagwarantowanego czasu, że będzie wywołany. Tak naprawdę my wystawiamy flagę pod tytułem do sync managera, że chcemy, żeby nasze konto zostało synchronizowane. Natomiast całą kolejką tej synchronizacji zajmuje się już sync manager. I w zależności od tego, ile jest sync adapterów w systemie, może to potrwać nawet kilka minut. Z tego co wiem, to timeout, po którym synchronizacja zostanie ubita, to jest 5 minut. Po 5 minutach synchronizacja zostanie ubita. No i znowu, co znaczy, że synchronizacja zostanie ubita? To też nie polega na tym, że dostaniemy on status change dokładnie w momencie wyjścia z naszej metody. Nie, dostaniemy to w momencie, kiedy ktoś to skancelował. I na wątku, który dokonuje tej operacji synchronizacji, będzie wystawiona flaga standardowa, javowska flaga interrupted. Natomiast już obsługa tej flagi należy do dewelopera. I ostatnia wskazówka, jakiej chciałem Wam udzielić, to pomyślenie o tym, jak będą zachowywały się starsze wersje Waszej aplikacji. Wiadomo, modele danych się zmieniają. Jeżeli gdzieś jest jakiś constraint, ten constraint może zniknąć, mogą pojawić się nowe constraint. I trzeba, pisząc swój sync adapter i swój model danych, trzeba o tym pamiętać. I myślę, że da się to streścić w trzech słowach, w trzech takich punktach. W przypadku pobierania danych należy akceptować możliwie szeroką gamę. O ile nie są to jakieś dane, które absolutnie uniemożliwiają działanie naszej aplikacji, to powinniśmy je zapisać w naszej bazie. Natomiast powinniśmy przy wyciąganiu informacji z bazy odfiltrować te informacje, których wyświetlić nie umiem. Druga sprawa, bardzo ściśle przestrzegać API przy wysyłaniu danych.
jeżeli jest powiedziane, że coś ma być wysłane, to i przy czym deweloper, który implementuje stronę backendową, mówi, na razie to nie jest wykorzystywane, możesz to sobie odpuścić, lepiej sobie nie odpuszczać. Bo prędzej czy później okaże się, że będziemy, nasze starsze wersje naszej aplikacji będą blokowały zmiany na backend. Trzecia rzecz, chodzi o konieczność, załóżmy, że zmienia się model danych, tak? I dochodzą jakieś nowe pola, o których wcześniej nie mieliśmy, których wcześniej wzięliśmy pod uwagę. Musimy mieć informację, możliwość ponownego pobrania tych danych w momencie wypuszczenia nowej wersji. Czyli chodzi o to, żeby można było, żeby zaimplementować mechanizm ponownej synchronizacji jakiegoś modelu danych. I myślę, że jest to bardzo, bardzo użyteczne. Trzeba mieć to cały czas z tym głowy, że kiedyś prawdopodobnie trzeba będzie zrobić ponowną synchronizację jednego modelu danych, nie tracąc na przykład wszystkich innych danych. Przykład, o czym trzeba myśleć. Jeżeli na przykład używamy lokalnych ID do nawigacji, musimy w tym momencie zapewnić stabilność tych ID, tak? Czyli nie może dochodzić do zmiany tego ID za każdym razem, kiedy dane są update. No, to już jest, powiedzmy, troszkę bardziej szerszy temat. Pewnie się to osunąć. Nie będę wchodził w szczegóły. Czy są jakieś pytania? Tak jest. Skąd Sync Manager wie, jakie rzeczy ma synchronizować, co się dzieje w momencie, kiedy jesteśmy w offline i tych rzeczy się nawarstwia i czy ten change set jest jakoś przechowywany pomiędzy restartami z telefonu? To jest już, leży w Twojej gestii, żeby w modelu danych, czyli w content providerze przechowywać flagę, sync albo sync needed, albo updated, albo coś takiego. Jeszcze? Dobrze. Na koniec chciałbym jeszcze zaprosić Was na event organizowany przez naszą firmę. Nazywa się to HackCrack. Wiem, że część z Was poznaje tutaj po otwarzach krzywdy się przy nasz event. Co miesiąc, czasami co dwa miesiące, w zależności od tego, jak czas pozwala, zbieramy się, rozmawiamy na tematy programistyczne i około programistyczne, bawimy się, piszemy open source'owe komponenty, piszemy własne projekty. Zapraszam serdecznie. Druga sprawa, taka ogłoszenie parafialne, mamy, już wspominał o tym Piotrek i Henryk, z tego co wiem też. Future Simple zorganizował konkurs polegający na, może na czym polega to nieistotne, natomiast co ważne, można wygrać na 7. Na razie nie dostaliśmy chyba żadnych zgłoszeń, może się coś zmieniło przez ostatnią godzinę. Natomiast zadanie do internetowania jest raczej proste. Dziękuję bardzo za uwagę.